Cześć! Dzisiaj odwiedzamy Siemiatycze, jedno z najbardziej malowniczych miast Podlasia. Tematem naszego odcinka będzie inteligentny budynek, pasywny. Zobaczymy, z czym wiążą się nowoczesne technologie, które w tym budynku możecie spotkać. Siemiatycze. Miasto, w którym mieszka obecnie około 14 tysięcy mieszkańców. Budżet miasta to około 90 milionów złotych. Historia osadnictwa oraz samego miasta sięga wieku XV oraz XVI. Prawa miejskie na podstawie prawa magdeburskiego Siemiatycze otrzymały w roku 1542. Bardzo duże piętno zostawiła w Siemiatyczach księżna Anna, która, koncentrując się na budowie całego ekosystemu miejskiego, między innymi tutaj, w swoim pałacu, stworzyła pierwszy gabinet historii naturalnej, Muzeum Historii Naturalnej, przywożąc tutaj szereg eksponatów, dzięki czemu pojawiły się również w Siemiatyczach sfinksy, które do tej pory mieszkańcy oraz turyści mogą osobiście dotknąć. Ale tyle o historii. Ale Siemiatycze to nie tylko bogactwo historii oraz malownicze ułożenie. To również miasto, które ma szereg różnych innowacji technologicznych, internetu rzeczy, ale również i cały system gospodarowania energią. Dzisiaj koncentrujemy się na basenie. Budynku, który jest budynkiem pasywnym, stworzonym jako jedna, jednolita struktura betonowa, odlana w całości, odpowiednio odizolowana od środowiska zewnętrznego, tak, ażeby posiadał on bardzo małe straty. Posiada własne źródła energii, zarówno gazowej, elektrycznej, w panele fotowoltaiczne i szereg różnych innowacji, o których Wam za chwilę opowiem. Dzień dobry, panie burmistrzu. Dzień dobry, witam, panie Sebastianie. Panie burmistrzu, pierwsze pytanie. Jakim miastem są Siemiatycze? Jeżeli miałbym odpowiedzieć jednym zdaniem, to wydaje mi się, że przyjaznym. Ale tak naprawdę w tym słowie przyjaznym to zawiera się bardzo wiele rzeczy. 13 lat temu, gdy zostałem burmistrzem, wymyśliłem, żeby mieszkańcy, którzy tu mieszkają, byli dumni ze swojego miasta. No i tam raczej konsekwentnie z osobami, z którymi współpracuję, to robimy. A w tym słowie przyjazny to zawiera się wszystko, czyli i bezpiecznym, i nowoczesnym, i atrakcyjnym, i czystym. Wszystkim, co można sobie wyobrazić, czyli przyjaźnie, dobrze się mieszka dla mieszkańców. Słuchamy naszych mieszkańców, to co oni chcą powiedzieć i to realizujemy. Panie burmistrzu, a jak z punktu widzenia innowacyjności, jak urząd, ale również jak mieszkańcy, jak w ogóle podchodzicie do tego bycia innowacyjnym miastem? No właśnie, chyba innowacyjność to ma się niestety w genach, tego nie da się nauczyć oczywiście i słuchając ludzi, bo jeżeli my coś i robimy, to mamy pomysły, czerpiemy z tych pomysłów nie tylko lokalnie z Polski, ale również z całego świata. Mamy na przykład zrobione takie skrzynki dla mieszkańców, gdzie mieszkańcy mogą wrzucać swoje pomysły, robimy konsultacje społeczne na portalach społecznościowych, bardzo często z mieszkańcami rozmawiamy, ale jeśli chodzi o te innowacje, to jak najbardziej się ich przede wszystkim nie boimy i je wdrażamy w miarę szybko. Na przykład z jedną z taką, która mi najbardziej innowacyjnych rzeczy przychodzi, to nie tylko oczywiście projekty są twarde, inwestycyjne, czyli jakieś infrastrukturalne, które są niektóre najnowocześniejsze, ale są również projekty społeczne, które myślę, że również mogą błyszczeć, jeśli chodzi o innowacyjność. Jednym z takich na przykład społecznych projektów jest to, że jesteśmy chyba jedynym miastem w Polsce, który ma swojego przedstawiciela w Belgii. Z Siemia też parę tysięcy osób mieszka w Brukseli. Postanowiliśmy, najpierw udało się zawrzeć umowę z dzielnicą Etterbeek w centrum Brukseli, a potem wysyłamy tam przy poparciu i ambasady, i konsulatu swojego pracownika. Przed COVID-em to było częściej, raz w miesiącu, w tej chwili co kwartał. Czyli nasz urzędnik jeździ, ponieważ jest tam parę tysięcy naszych mieszkańców, spotyka się z naszymi ludźmi, rozwiązując im ich problemy. Oczywiście takich rzeczy jest o wiele więcej. Wspieramy seniorów, mamy kamerę termowizyjną, którą mieszkańcy... No właśnie, bo technologie również nie są Wam obce. Tak. Tutaj jesteśmy w przepięknym mieście. Widziałem zarówno sterowanie fontanny poprzez QR kody, tak? Tak. I również inne elementy, które można spotkać w Siemiatycze. Tak, z tyłu właśnie mamy zalew. Akurat są rozbierane fontanny, demontowane są na zimę, ale tak naprawdę są, jedna jest na środku na stałe, ta za moimi plecami jest fontanna sterowana QR kodem, czyli podchodzi się, skanuje sobie się kod, wybiera się muzykę, która leci z telefonu i ta fontanna w rytmie tej muzyki tańczy. Z drugiej strony zalewu jest fontanna sterowana pulpitem, czyli jest 9 fontan, 9 przycisków i sobie się naciska i one są oczywiście pod i sobie można sterować. To są takie rzeczy, które umilają życie, ale są też rzeczy, które o wiele bardziej są potrzebne i na przykład pozwalają dużo zaoszczędzić. No, w tej chwili dużo się mówi o odnawialnych źródłach energii.
Z tych źródeł energii. Praktycznie wszystkie budynki w mieście użyteczności publicznej mamy termomodernizowane, na każdym budynku mamy panele fotowoltaiczne i to już od dawna, to nie jest tam rok, dwa, tylko już od kilku lat z tego korzystamy. Mamy kamerę termowizyjną, gdzie mieszkańcy mogą sobie na przykład bezpłatnie, najlepiej w okresie zimowym ją wynająć. Nasz pracownik chodzi, skanuje, pokazuje, gdzie mu to ciepło dla tego mieszkańca ucieka. Mamy małą elektrownię wodną, tutaj z tyłu jest taki duży zalew, która produkuje prąd. Oprócz tego no, mamy chyba perełkę, jeśli chodzi o takie budownictwo. Myślę, że jedna z nielicznych w Polsce, jak nie jedyna, jest to basen. Jest to Centrum Edukacji Ekologicznej Wschód-Zachód. Taka nazwa jest dlatego, żeby właśnie można było wymieniać się tam rzeczami, informacjami, które mamy. A tak naprawdę jest to budynek duży użyteczności publicznej, strasznie, jak baseny są energochłonne, a przede wszystkim jest, ma wszystkie certyfikaty, jest niskoenergetyczny, czyli pokazane, że na podstawie budynku, który strasznie potrzebuje dużo energii, tak naprawdę można ją zaoszczędzić. No, ma wszelkie certyfikaty. Budynek jest odlany z jednego betonu, także on nie jest tam gdzieś murowany z kawałka i to jest jego... Panie burmistrzu, zabierze pan mi dzisiaj przedmiot mojego odcinka. Dobrze. Więc ja może do pytania kończącego. Dwa słowa o tej smart city, o tym inteligentnym mieście. Jak to jest z Siemiatyczami? No ja mogę powiedzieć, że mamy jeszcze wiele rzeczy do zrobienia, bo to nie jest takie proste, że wszystko mamy zrobione. W niektórych tematach zderzyliśmy się ze ścianą, bo mamy mało tej sygnalizacji miejskiej, mamy tak naprawdę mało komunikacji miejskiej, bo to jest małe miasto i tego nie możemy zrobić. Ale na skalę taką małą staramy się to wszystko wdrażać, czyli mamy na przykład monitoring niezły miejski, mamy aplikację Naprawmy to, czyli mieszkańcy przez internet mogą zgłaszać wszelkie dziury w chodniku, uszkodzone latarnie i my to działamy. Oszczędność, czyli korzystanie z odnawialnych źródeł energii. No wszędzie, gdzie się tylko da, staramy się korzystać z tego smart city. Nie ukrywam, że dla mnie to jest jedno z najważniejszych celów rozwoju miasta, bo żeby być nowoczesnym, to trzeba podążać za najnowszymi technologiami, korzystać. No i współpraca. No współpracujemy na przykład z Politechniką Krakowską, z Politechniką Białostocką, no bo przecież gdzie indziej, jak nie na uczelniach technicznych te rzeczy rodzą się. Panie burmistrzu, bardzo panu dziękuję. Ja tu usłyszałem wiele rzeczy, które po prostu są jak miód na moje serce. Zarówno innowacja społeczna, partycypacja, zaangażowanie mieszkańcy, narzędzia dla tych mieszkańców oraz wszystkie elementy związane z tymi zmianami klimatu, czyli energooszczędnością i tak dalej. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo i zapraszam serdecznie do Siemiatycz. Dziękuję bardzo. Unikalny budynek w skali naszego kraju, w którym został osadzony basen. Budynek pasywny, inteligentny, który został tak skonstruowany, ażeby maksymalnie nie oddawał, ale również i nie pobierał energii z otoczenia. Jednolita bryła betonowa, która została bardzo solidnie odizolowana. Wyposażona również w szereg technologii, których celem jest produkowanie energii oraz odzyskiwanie po to, ażeby był on praktycznie samowystarczalny. Ale o tym za chwilę. W jaki inteligentny sposób uzdatniać wodę tak, ażeby ona była lepsza i bardziej zgodna z pH ludzkiej skóry? Zamiast stosować tego typu chlor, uzyskuje się podchloren sodu. Dzięki procesowi elektrolizy, wykorzystaniu wody zdemineralizowanej oraz tych tutaj elektrod, woda nasza po prostu jest z jednej strony zdrowsza dla kąpiących, a z drugiej strony w całym procesie uzdatniania używamy mniej kwasu, żeby zbić to pH do zgodnego z naszym pH skóry. Pierwszy element za nami. Cała struktura basenu wykonana jest jako jeden betonowy monolit. Dlatego też możecie zobaczyć tutaj kolumny oraz odpowiednio przygotowane sklepienie. Dlatego, żeby mostki termiczne, które mogą powstawać przy tego typu połączeniach, nie powodowały oddawania energii. Dzięki temu ta cała konstrukcja jest dużo bardziej sprawna energetycznie. Za moimi plecami zbiornik wody szarej. Woda, która pochodzi z normalnego procesu eksploatacji basenów. Na przykład z prysznicy, z kranów, ale również i z oczyszczania filtrów, które mają trzymać odpowiedni poziom czystości wody. Ta woda trafia do tego zbiornika, a w kolejnym kroku, dzięki temu systemowi, który tu się znajduje, odzyskiwane jest ciepło z tej wody, dzięki czemu średnio około 8000 litrów możemy ogrzać z temperatury średnio 10 stopni do 40. Dzięki czemu taki system jest nie tylko efektywny, ale również i wyjątkowo oszczędny. Zamiast stosować system ciśnieniowy oraz wielkie silniki, które pracując używają bardzo dużo energii, stosujemy systemy podciśnieniowe, dzięki czemu oszczędzamy energię. Dlaczego?
ponieważ wykorzystujemy dużo mniejsze silniki. Serce systemu, czyli system sterowania. Zamiast pewne procesy uruchamiać, zarządzać nimi ręcznie, możemy robić to w pełni automatycznie. Otwierać, zamykać zawory, uruchamiać odpowiednie sekwencje filtrów. Tym wszystkim zajmuje się system. A teraz źródła produkujące energię. Jest to pompa ciepła, która jest w stanie pokryć praktycznie 40 parę procent maksymalnego zużycia ciepła oraz dwa kotły gazowe. Powoduje to, że system taki w przypadku miesięcy wiosennych, letnich, jesiennych jest praktycznie samowystarczalny. Kolejnym źródłem energii jest instalacja fotowoltaiczna, która jest w stanie pokryć nam praktycznie połowę zapotrzebowania na energię całego obiektu. Oprócz źródeł energii, systemu odzysku energii, paru dodatkowych systemów, jest jedna rzecz, która mnie wyjątkowo urzekła. Inteligencja oraz mądre zastosowanie tego, co wszyscy najbardziej lubią, czyli jak mądrze ulokować zjeżdżalnię. Dzięki temu, że zjeżdżalnia jest w środku budynku, a nie na zewnątrz, oszczędzamy naprawdę dużo energii, ponieważ nie musimy dodatkowo ogrzewać wody. Dzięki temu jest po prostu przyjemniej. Żegnamy się z Wami razem z księżną Anną Jabłonowską i krótko podsumujemy to, co dzisiaj Wam pokazaliśmy. Budynek pasywny, w pełni przygotowany oraz zbudowany po to, ażeby maksymalizować zarządzanie energią. Różnego typu elementy, które generują tą energię, zarówno piec gazowy, pompa cieplna, odwierty, ale również cały system, który tym zarządza. Dzięki temu mieszkańcy mają zarówno inteligentny budynek, mnóstwo zabawy i są po prostu dużo bardziej szczęśliwi. Czyli o to, o co w tej inteligencji chodzi. Pozdrawiam Was serdecznie. Pamiętajcie o tym, żeby subskrybować kanał. Zapraszam mieszkańców Siemiatycz do komentowania, do dzielenia się swoimi opiniami. A Was wszystkich zapraszam do podążania naszą drogą inteligentnych samorządów w Polsce. Pozdrawiam Was serdecznie.